OK, moi drodzy, drugi sezon Rodu Smoka. Rings of Power za nami. <laughs> Może profesjonalny youtuber wyciąłby taką pomyłkę, ale ja przy niej zostanę. Także dzisiaj sobie ponarzegamy. Podsumowanie sezonu Rings of Power zrobię oddzielnie, no bo jednak są pewne myśli na przestrzeni całego sezonu, no wiadomo, prawda? Chcemy dzisiaj podsumować tylko sam ostatni odcinek. I tak podejrzewam, że oceny tego odcinka, podobnie jak z ocenami sezonu, będą po prostu zależne od tego, czy Wam się podobało wcześniej. To znaczy, ten odcinek ani nie niszczy sezonu, ani go nie ratuje. No, niestety, jest tym, czego się spodziewałem, czyli e, finałem poszczególnych wątków, które w większości mnie nic nie interesują, w których nic się nie wydarzyło w tym sezonie. Gdzie, no, oczywiście, tym najciekawszym był. Ten bardzo mocno eksplorowany w odcinku poprzednim, no czyli Sauron, Celebrimbor, Bitwa, Elrond, prawda? Orki, Adar i tak dalej, Galadriela. Bez wątpienia najciekawszy element tego sezonu, no bo jak popatrzymy na te inne, no to tam się już naprawdę nic nie wydarzyło. Natomiast jest to odcinek, który. Nie wiem, ani nie buduje mi hype'u na przyszłość, ani nic sam w sobie nie dał. Przechodząc po kolei, no typowym przykładem tego, to znaczy cały sezon się śmialiśmy, czy już nawet od pierwszego, z tego baleroga, który gdzieś tam, prawda, sobie koczuje dwie skały obok bazaru, no bo przecież Disa na niego praktycznie przypadkiem wpadła co jest trochę zabawne. I oczywiście Balrog jest jednym z problemów tego serialu, jakby poprzez, poprzez postać Balroga i całej tej sytuacji widzimy problem, to znaczy niby się odcinamy od tego, że to nie jest ekranizacja Silma Liriona, do którego nawet nie mają praw zresztą. I niby to jest ta inna wersja, robimy to po naszemu, robimy to, no wiecie. Dla fanów Floru nie przyglądajcie się dokładnie, bo to jest, prawda, wariacja na temat. No i okej, okay. Okej, okay, jak najbardziej. Szczególnie, że ja nawet nie znam loru, więc nie miałbym jak się czepiać, tak? Mogę sobie najwyżej poczytać i posłuchać w necie. Natomiast kluczowe elementy, jak widać, to są pierścienie, Sauron, Galadriela, Balerok, Szarża na koniach, taka jak tam. To jest wszystko, to, to są te odniesienia, które my znamy i kochamy z Ładcy pierścieni Petera Jacksona, bo tak naprawdę nie mówię o książce, mówię o, o tym, co większość osób zna, o znanej marce po prostu. I to jest trochę takie: mieć ciastko, zjeść ciastko, tak? No to nie robią coś nowego. Kluczowy punkt tutaj to musi być ten bal, co spojrzał w pierwszym sezonie w kamerę i teraz miał pół swojej sekwencji. I żeby było jasne, ta sekwencja audiowizualna, to jest podsumowanie tego serialu. Audiowizualnie wyglądało to super. Ten krasnolud, stary Durinojciec, prawda, skaczący w slow motion. Nie wiem, jak to tam ma sens technicznie, że krasnoludy by tak skakały i tak, ale. Nie, się czepiam. Nieważne, Nieważne, to może być. Ujęcie samo w sobie wygląda jak obraz, jak na tapetę, wygląda epicko. CGI jest dopracowane tak, że ci biedni zajechani nie opłacali zbyt dobrze graficy komputerowi od CGI tam w Stanach. No pewnie pracowali nad tym, wiecie, tak? Byli dojechani, ale zrobili świetną robotę. Natomiast, no co z tego, jeśli cały, cała ta podbudowa to jest coś, co znamy. Gdybyście nie znali tego Balroga, no to co, jest jakiś potwór, spojrzał w kamerę i miał 3 sekundy ujęcia i zrobił z bicza nie? Nic to nie wnosi. Problem rozwiązał się też o tak, bo rozumiem, że on teraz będzie po prostu nieprzytomny gdzieś tam zakopany, aż go odkryją w drużynie Pierścienia. Także to nie jest jakiś, nie wiem, istotnie dobrze napisany wątek. Nie, to było takie po prostu, pamiętacie go? Pamiętacie go? Eee, łatwo, jak łatwo przyszło, łatwo poszło. Sami się, sama się związałaś i sama się rozwiązałaś, prawda? Parafrazując Killer w Dwóch. No bo, co, no skoczył na niego i problem, zobaczcie, dwa problemy się rozwiązały. Problem wątku ojca i syna, tak? Durinów Dwóch, eee, ich konfliktu. No rozwiązało się sam, no... Po prostu zdjął pierścień, skoczył i na zasadzie Syn musi przejąć po nim schedę Na koniec odcinka mamy zapowiedź Prawda gry o trączy rodu smoka Rodu baloroga Nie, rodu krasnoludów, nie wiem co, co jest symbolem krasnoludów, nie wiem jakie zwierzę, ale że wiecie, że jego twój brat też zbiera poparcie i tak dalej. No taka gra o tron dla ubogich pewnie będzie w kolejnym sezonie. Potencjalnie coś to może być ciekawe. Coś czego nie widzieliśmy w tym sezonie. Zobaczcie, było tyle okazji, że są różne rody krasnoludzkie. Ja się potem na live na live'ach bez schematu dowiaduję, jak na przykład nie wiem, tam Krzysztof opowiada e, o loże, to ja się tam dowiaduję, że tam było siedem, tam czy ileś tych rodów i ci mieszkali w ogóle tu tam. Można było to wszystko zbudować, czy nawet to, że jest jakiś jego brat, który będzie teraz e, poparcie zbierał, to wszystko można było w tym sezonie budować, no był na to czas, było mnóstwo scen, tymczasem sezon skupił się na jednym prostej e, jakby relacji, syna z ojcem na zasadzie, że się kłócą, bo ten chce wykorzystać pierścienia ten nie i ten chce pomóc elfom no ale to znowu, żadnej zagadki, żadnego jakiegoś powolnego progresu, żadnych żadnej gry o tutaj, właśnie skoro jakby, żeby nie było, ja nie przywołuję gry dla zabawy, bo wszystko do niej porównuję, oni rzucają taki wątek kto będzie teraz rządził Krasnoludami? Przecież Durin, ludzie się buntują, są inni rządni władzy i tak dalej. No oni sami, no to jest jak jakaś końcówka rodu smoka, gdzie, prawda, no to czas na wojnę i Denerys, czy tam jakaś inna Reinyra patrzy sobie w kamerę i myśli, no tak, w przyszłym sezonie będziemy z Hightowerami walczyć, nie? Bo ktoś musi przejąć władzę, a ja, a mi się należy i oni też myślą, że im się należy, nie? Oni sami wrzucają te wątki, tylko że robią je na poziomie 2 na 10, gdzie nie ma w ogóle intrygi, ciekawych bohaterów. Czyli naokoło tego Krasnoluda, który i tak ten, ten wątek nie był najgorszy, jak przypomnimy Numenor czy Harfuty, do których zaraz przejdziemy. No ale ten Duri, no to taki jest, no to no, pierścień ewidentnie. ...manipuluje jego użytkownikiem i prawda... ...ten się staje chciwy i zdeprawowany i tak dalej. Durin to widzi i mówi, nie rób tego. No to jest w cały ten wątek. Nie ma żadnej jakiejś intrygi, jakichś dylematów. To nie jest jakiś Jamie Lannister, który tam... ...wiecie, jest zły, ale dobry, ale z tego rodu, a ten... ...a Tyrion używający inteligencji, no to nie. No po prostu jest nudny wątek, no... ...był przeciwko swojemu ojcu. Zakończył się tak, ojciec się poświęcił, Balrog zakopany, next. Czy to jest ciekawe? Ja rozumiem, że jak miał teraz 14 lat bym przy tym ujęciu z Balrogiem zgubił gacie i po prostu <laughs> nie, ale no nie mam, nie ja chcę czegoś więcej, chcę jakiejś intrygi e, chcę ciekawego scenariusza po prostu, no i przechodząc dalej już jak tu baldorok się rozwiązuje, dawno nie byliśmy mamy Harfuty cały, to, to jest tak memiczne dla mnie, cały wątek Harfutów śmiałem się od pierwszego sezonu wiecie, chodzenie po lesie, teraz chodzenie po pustyni, zniknęli, nigdzie nie doszli tak naprawdę, poznali te inne plemię, jakichś tam innych Harfutów i to tyle ta, ten sam i Frodo tego serialu, czyli ta Nori i Poppy, tak? Eee, nic, po prostu <ścoughs> nic, nic się z nimi nie wydarzyło. Nie, tam coś się dowiedziały o świecie, ale generalnie no to ja nawet nie wiem, jak ja bym miał teraz tak, wiecie, że jestem jednym z tych tej ekipy, co pisała ten, ten scenariusz. Nie, Jakbym teraz usiadł z nimi, podsumujmy, podsumujmy wątek tego, tu będzie ten Celebrimbor z Sauronem robił pierścienie, ci będą atakować z tej strony, ci przyjdą na odsiecz. No coś się dzieje, Nie wybitne, ale coś się dzieje. Co się wydarzyło w tym sezonie poza tym, że chodzili chwilę po pustyni, trafili na te Harfuty i tam zostali? Nic. Pokazał się ten zły czarodziej, którego no nie wiemy, czy to jest Saruman, czy jakiś inny, ale zły. Kiran Heinz, zajebisty aktor. Czy z Rzymu jako Cezar, czy z innego serialu, który możecie kojarzyć, gra o Tron jako Grrrl za murem. Bardzo dobry aktor, naprawdę. I on dosłownie ma w tym sezonie trzy sceny na. Trzy, cztery, nie pamiętam. Sceny na krzyż, gdzie, prawda, w tej brodzie stoi, jak ta wygląda, ja się śmiałem, jak tam z Shazama, taki jakiś oldschoolowy czarodziej. I w zasadzie to co? Nic. Wpada tutaj na początku odcinka na, jak już wiemy, Gandalfa, no co oczywiście było oczywiste, prawda, tutaj masło maślane i mówi mu, no, znowu takie, wszyscy w tym sezonie, łącznie z Sauronem, gadają takie, czy Adarem, nawet takie bardzo puste frazesy. Oni są po prostu tu jak nasi politycy, czyli tak, jak wybierzecie nas, to będzie lepiej niż jakby wygrali tamci. A tamci mówią, nie, nie. Będzie lepiej, jak nas wybierzecie, ale co kurwa będzie lepiej? Jaka ustawa, o co chodzi? Jakie macie dokładnie plany i czy je wypełnicie? To już z politykami dodatkowa. Kwestia, no tutaj powiedzmy, nie musimy się o to martwić, natomiast wszyscy oni gadają takimi: no, pomóż mi pokonać Saurona. I, ale co, ale co, chcesz wszystkich wymordować? jesteś Hitlerem? Czy, czy chcesz wprowadzić pokój? Jakby, jakie, masz, jakie, jakie masz plany? I tak niewiele wiemy, podczas gdy no, domyślamy się, że po prostu źli są źli. <ścoughs> Finalnie tutaj czarodziej wychodzi na takiego kręcącego tego swojego długiego wąsa, taki czarny charakter z Bonda. Nie? No bo po prostu mieliśmy parę scen, jak siedził siebie na krzesełku i knuje w tym odcinku, tam zamordował tego chłopa z run po czym tym niby oferuje współpracę, no ale to jest takie, wiecie, to jest taki palpatin. Czy coś w tym stylu, tak? Na ciemną stronę mocy. To bardzo jak w ogóle mi się to wydawało wszystko, łącznie z tym unoszeniem skał. No to są takie sceny jak Rey w Last Jedi, nie? Nie jestem fanem, to znaczy w tym świecie, tak? Bo to, to, jak, bo to nie jest jak dobre gwiezdne wojny, to jest jak słabe gwiezdne wojny. Tak mniej więcej się ogląda ten, ten sezon i ten, takie te fałszywe przejścia na dobrą, złą stronę mocy, gdzie my wiemy, no co. Tak, na pewno Gandalf, ten nasz, to od początku go tu, go tu śledzimy, tak, teraz by w tym odcinku stwierdził, dobra, zabijmy i Nori, przejmijmy władzę nad światem, już to widzę, nie? Wtedy może by to było ciekawe, no nie? Ale nie jest. Eee, no i mają konfrontację i ten mówi, nie, ty jesteś zły, ja z tobą nie pójdę. I tamten po prostu rzuca na nich skały i znika. A Gandalf, nie Gandalf, jak już tam są, prawda, w Zgliszczach, odnajduje swoją, nie wiem czy różdżkę, to nie, to nie jest, nie różdżkę. Eee, nie Harry Potter, nie? <laughs> nie, nie ta franczyza. A to byłby crossover, nie? Swój staw, czyli swoją laskę, nie wiem, czy to ma jakąś specjalną nazwę. Natomiast... No potem Tom Bombadil mu mówi, że to nie ty znajdujesz loskę, tylko loska ciebie. Nieprawda Tom, oglądałem odcinek, mimo że był dosyć nudny jak większość tego sezonu, ale wyraźnie widziałem, leżało na ziemi, podszedł do niej, znalazł, podniósł, przywłaszczył. Nie na no, wcisnąć tu kitu. <laughs> nie no, żartuję, rozumiem. No, laska się magii. Znaczy, żeby nie było. To jest fantazy, gdzie takie elementy, że po prostu coś magicznie było, jestem w stanie kupić. To nie science fiction, to nie jest coś, wiecie, gdzie muszę wszystko rozmiać dosłownie. Może być element baśniowy tego świata. No ale szczerze powiedziawszy, jaką znalazł tę laskę tam na ziemi, akurat tutaj w tych zwiszczach, No jest to takie... E, nie wiem, no trzeba by zapytać scenarzysty, skąd się tam wzięła, nie? No ale dobra. Oczywiście już podsumowując ten wątek, znowu, nic tu się nie wydarzyło. nasz Dobry Gandalf, nie Gandalf, nadal stwierdził, tak, nadal jestem dobry, nie, nadal, jakby nadal nie idę podbijać świata, nadal jestem po dobrej stronie mocy, także tutaj jakikolwiek konflikt rząd w tym sezonie, czy on wybierze pomaganie Harfutom, czy tam władzę, czy coś, co jakby tą bombadę mu zrobił takiego, prawda, w Riddlera się zabawił i taki, zobaczymy, co wybierze, no niesamowite, ja po siedziałem na krańcu fotela, co wybierze nasz Gandalf, nie Gandalf, no nie. No nie, no nie, to oczywiście jest y, ironia z moich ust. Y, to wszystko jest oczywiste. Ten sezon nie ma w ogóle jakichś nieoczywistych rzeczy, jakichś szarpania, jakichś dylematów. Nie, to wszystko jest chyba oczywiste, nie? No i po dwóch sezonach naszego zgadywania, czy to Gandalf, gdzie. Najpierw wcześniej w sezonie do niego tam mówili coś, co mu tam brzmiało, brzmiało jak Gandalf. Jeszcze nie pamiętam, co to było parę odcinków temu, ale używali tych tekstów takich, że mm, rymuje się z, z Randalf, nie? Tak ciekawe, wiecie, nie? Albo, że on szuka swojego Gand, nie? Swojej laski, jakkolwiek to słowo tam się wpasowuje. No to w tym odcinku on Grand Elf, Grand Elf. Mówię, oh Jesus Christ, ile jeszcze tak będzie kalambury, kurwa, robić? Będziemy to jakiś, zaraz mu będą, będą mu pokazywać? Będziemy, wiecie, robić... Yy... Kalambury pokazywane, czy będziecie w skrabla grać? I on tak spojrzy, tu jest gun, a tam jest Dalf. Albo ułoży słowo Dalf gun. Hmm, coś nie gra, coś mi się No nie, w końcu podszedł do niego i Gandalf. No mówię, wow. I to, to znowu, czy to jest moment scenariuszu, gdzie ja powiem tak. Oh! O kurwa, Stefan, ty, nie widziałem tego dwóch sezonów. Czy to jest Gandalf... Wiecie, i te matematyczne wzory, jak w memie przed twarzą, jak w pięknym umyśle. Nie, my to wiemy od pierwszego odcinka pierwszego sezonu. To jest taka tajemnica, że aż, no, w sensie... Znowu, jakby okazał się, że właśnie nie jest Gandalfem, to może. Chociaż, no, to też byłoby głupie, ale przynajmniej byłoby coś, że coś, czego się nie spodziewaliśmy, a to jest wszystko tak oczywiste. I finalna scena, on do niego mówi, no to teraz jestem gotowy zaśpiewać z tobą piosenkę, czy coś takiego, coś... Jeśli oglądaliście, to wiecie, parafrazuję teraz, nie? Ale myślałem, że chodziło metaforycznie, że to jest taka nowa, nowa pieśń, jako nowy rozdział historii, że będziemy tam coś w przyszłym sezonie robić. A oni dosłownie siedzą i śpiewają. Nice. Wybitna scena, jak się skończyła, biłem brawo. No i żeby podsumować inne wybitne wątki, które powróciły, Numenor. Numenor, gdzie, tak jak przypomnijmy, orzeł niby wybrał farmazona, a nie wiem, co to było, ale ten walar podwodny wybrał naszą niewidomą e, księżniczkę? Nie, nie wiem, czy jak, jakiego słowa użyć, nie? bo ona prawie, prawie królową. Nie? W każdym razie ci wierzący ludzie, jak rozumiem, na tej wyspie, mówią nie, no ewidentnie ten walar jest lepszy od tamtego. Mój walar jest mojszy. I mówią, no nie, no ona chyba powinna rządzić w związku z tym. E, tymczasem farmazon mówi, nie, to jest tam coś tam, coś tam i zakazuje religii. Znowu, Grautron no bo to jest wątek jak z królewskiej przystani, tylko dla hiper. Chyba ubogich, żadnych jakichś ruchów taktycznych, gromadzenia sił, kto kontroluje wojsko, kto jaki ma tam zaplecze, kto kontroluje pieniądze, nie wiem, kto kontroluje, co się przekazuje tłumowi na zasadzie mediów. Nie, nie po prostu taki zero-jedynkowy, no to zakazujemy religii. Chłopcy zrobi w swoim królestwie czystki, nie? Jakby e, jest to nudne, jest to proste, jest to banalne, jest to absolutnie niezniuansowane na poziomie politycznym, na poziomie wojskowym. To jest po prostu głupie. Ja tego nie chcę oglądać po prostu. Ja nie wiem, nic mnie tu nie obchodzi. Tak się zastanawiałem, w ogóle oślepili ją w poprzednim sezonie, jakkolwiek to się wydarzyło, że ma full ładną twarz i oczy, ale straciła wzrok, nie, tam w tym wybuchu wulkanu, whatever, i tylko ona, whatever, nie, po, ch... po co, tak, wiecie, kolejna, mi się chce śmiać za każdym razem, jak są sceny z nią, podchodzi ten Elendil i ona taka stoi, wiecie, i mówi do niego na zasadzie, no, Elendil, tak, patrząc gdzieś tak trochę obok, ale co to wniosło? Po co ona jest niewidoma w tym sezonie w ogóle nie? Jakby, no, autentycznie to jest taka jedna z tych rzeczy, że wiecie, jak jakiś w grze Tron, znowu porównanie, wybaczcie, ale to jest dobry przykład, bo jest dobrze napisana po prostu w pierwszych sezonach, nie. Jamie Lannister traci rękę, no to był symbol jego dosłownej takiej największej zalety poza miejscem urodzenia, byciem Lannisterem, że umiał, że był szermierzem, że może kozaczył, ale w razie czego każdego pokona i ma władzę i umie się obronić, I wiecie, to było jego przedłużenie męskości po prostu, to była, to była jego kluczowa rzecz w jego charakterze też, nie, że mimo wszystko był dobrym fajterem i to jakby wszystko podcięło mu skrzydła, musiał zmienić swoją personę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu rzeczy, to że Tyrion jest karłem, że jakoś tam wygląda, to też jest hiperkluczowe dla tej postaci, bo ją ukształtowało. Ona jest niewidoma i te sceny po prostu z nią sprowadzają się do tego, że musi stać i tak patrzeć gdzieś w sufit, bo, bo, bo jest niewidoma. Po co? <laughs> Takie scenariuszowie, scenariuszowo patrząc. Po co to wprowadzili, jak nic z tym nie zrobili, no nie? I nie wiem, co mieliby zrobić, ale to sami se wprowadzili. No to jak się sami zapędzili w kozi róg, no to co? Ja mam wymyślać teraz za nich ale, Ale oni nic nie wymyślili. I znowu wątek tam w numerze, wow, super, farmaceuty są władzy i są represje mm, religijne, co, co generalnie nie jest nigdy dobrym pomysłem, bo zamiast przekonać tych ludzi, właśnie gra o tron, nie Przekupić tego, namówić tamtego, coś tutaj, któremuś zagrozić jakoś tamte, sfingować jakiś tam, prawda, znak od Boga w inny sposób, od walarów, nie! Lepiej sobie zrobić przeciwników, yy, znaczy takich, yy, Boże, męczenników, tak? I po prostu absolutnie, co najmniej połowę ludu, jak rozumiem, bo jak tam, nie wiem, ile osób jest tam, ale no sobie ewidentnie robić na przyszłość podgórkę i po prostu zabawić się w takie totalitarne yy, społeczeństwo, gdzie będzie musiał zero-jedynkowo po prostu, wiecie, albo jesteście ze mną, albo giniecie, nie? Jest to idiotyczne. Yy, w przystani w tym małym miasteczku ludzi po całym sezonie kręcenia się po lesie lub nie robienia niczego jest i Sildur i ten syn Brownin, który ja już na nie pamiętam jak się nazywa, nic nie mają do roboty, nic, po prostu w tej scenie no, wita się z tym synem farmazona no i, i tyle, no i jakby... C tego wątku mogłoby nie być. Dosłownie nic nie wiązło do fabuły, poza tym, że nie zapomnijcie, że ci bohaterowie w ogóle istnieją, ale mogło ich nie być, nie? No i przejdźmy już do samego e regionu i tego tam, tych najciekawszych, co by nie mówić, wydarzeń, no ale, no niestety, słuchajcie, no. Tak jak to ogólnie wszystko było idiotyczne w makroskali, w mikroskali, no tak nadal jest po prostu, no ten, podsumowania tych wątków są mało ciekawe, no. E, umierający Celebrimbor, prawda, z tymi strzałami najeżony, jak ten ze w niego strzela z bliska. Mnie to śmieszyło mnie to, powiem wam szczerze, jak on tam siedzi to i te strzały ruszają się z nim, no to wygląda trochę jak z jakiejś, nie wiem, no... Do czego to porównać? To nie, to nie jest jak umierający, chciałem powiedzieć Ned Stark, ale miałem na myśli Shona Bina jako Boromira. <laughs> to nie jest umierający Boromir, gdzie tam te trzy strzały wystają, on tam ostatkiem sił, nie! To on siedzi jak taki najeżony, on się rusza, to się z nim rusza jak jakiś Leslie Nielsen, ja od razu mam parodię w głowie. No i Sauron go po prostu zabija, no i, i, i tyle, no niesamowity koniec. Po czym widzimy wciąż walkę na ulicach, ale walka jest oczywiście przegrana, Galadriela daje się złapać. No, i daje się złapać Adarowi, tak, i jego ludziom, tym orkom czy urukom. Eee, I mamy coś, co mówiłem w pewnym sensie: to znaczy, Adar jej oddaje pierścień i generalnie chce się dogadać. Trzeba było to kurwa zrobić odcinek temu, czy dwa odcinki temu. Dosłownie właśnie to mówiłem: dogadajcie. Jak, jak rzeczywiście Ci tak zależy na tych orkach, to nie rzucaj ich na śmierć do bitwy, skoro możecie się dogadać, żeby dolić razem Saurona. I może właśnie w geście dobroci, że hej, nie będziemy zabijać elfów i e regionu, nam zależy na spokoju, może byście się wtedy dogadali, nie? Teraz już jest za późno, oczywiście. I mamy sekwencję, którą w pełni przewidziałem. Eee, mogę sobie chyba dać taki, taki poklepanie po plecach, czyli no po prostu. Zresztą, to, dobra, to było oczywiste, no, żeby... ja nie, nie że jestem jakimś geniuszem w tej kwestii, no, ale hej. Zawsze jakiś punkcik. Czyli ginie na zasadzie Cezara, gdzie tam wszyscy po kolei go tam e, prawda? Myślałem tylko, że powie coś w stylu et tu bruta contra me. Myślałem, że powie takie coś w stylu o, uruku. Ja nie wiem czy ten ork nazywał. E, Stefan, nie? Albo Zbyszek. O. o Zbyszek i ty przeciwko mnie! A ja cię kochałem! No i one go tam dzigają i tyle. Pokazuje się Sauron. Sauron walczy z Galadrielą. No i Znowu, sekwencja jako sekwencja akcji, nic ciekawego. Biją się mieczykami, trochę półobrotów. Nie jest to jakaś scena akcji, która byłaby wybitnie technicznie nagrana. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to za nią. A co jest za nią? Niewiele. No po prostu Galadriela, której nigdy nie lubiłem, bije się z Saurodem, gdzie wiem, że oboje muszą przeżyć. Nie ma tu jakiegoś napięcia między nimi, jak dla mnie, no są, po prostu się nie lubią. Była taka trochę chemia może w pierwszym sezonie, że on tam chciał ją poderwać, no ale de facto tego nie widać. No, nie, to nie tak, że oni byli w jakimś związku, żebyśmy my teraz tutaj widzieli, wiecie, byłych kochanków, nie? Gdzie wierzymy, że... No wiecie, widzieliśmy w kinie wiele razy takie rzeczy, że się byli przyjaciółmi, czy kochankami, czy braćmi, a teraz walczą. No tutaj jest takie, no nie, no nie, no nie, no... Nie ma tego. Sekwencja, jak on zmienia postać, że najpierw jest, udaje ją, potem Celebrimbor'a, potem kogoś. Po pierwsze, e, trochę to wyglądało jak z jakichś, nie wiem, X-Menów, jak z jakiegoś MCU, jak tam któraś postać jest e, zmiennokształtna. No, no, no nie było to, nie było ani żadnej przemiany fajnej widać, jak na przykład w ostatnim sezonie The Boys, jak ta zmiennokształtna musiała tam się rozrywać skórę, żeby wychodzić nową osobą. Nie było żadnej ciekawej mechaniki, nie musi być, tylko mówię, że nie było. Natomiast widziałem to miliard razy właśnie w filmach, gdzie jest jakaś postać typu Mystic, czy coś tego typu. Nie wiem, no... Nie najgorsza, żeby nie było, nie najgorsza rzecz ever, ale czy ja tego potrzebowałem, czy coś mu to dało, że się pozmieniał? Nie. Po prostu było, żeby coś się działo w scenie, jak dla mnie, nie? Natomiast ważniejsza sprawa, tak jak mówiłem o tym, że tam dwa odcinki temu nagle się okazuje, że chłop umie zrobić zajebistą iluzję i tak dalej. Okazuje się, że rzeczywiście umie zmieniać postać. <laughs> Przepraszam. Do poziomu takiego idealnego odzorowania, a teraz tu stoi Galadriel, a teraz tu stoi Celebrimbor. No to ja bym chciał wiedzieć, czemu ta mechanika, która jest nam tu zaprezentowana po prostu, że działa, że on może jak chce, może ma jakiś limit, może nie na długo, nie wiem, nie, ale może, czemu nie zrobili właśnie tego wcześniej, że na przykład do Celebrimbora. Przyszedł Gilgalad, Galadriela, czy ktoś tam ważny, czy no kurwa, posłaniec po prostu od Elfów i przekazał mu błędne informacje. To byłaby bardzo dobra część manipulacji. W momencie, w którym masz możliwość robić wizjo hologramy i samemu się zmieniać postać niczym, Mystique właśnie w X-Menach, no to, to to jest taki potencjał dla scenarzysty na wykonanie jakiejś manipulacji i, i, i też w drugą stronę, jak umie udawać Celebrimbora to mógł cały czas wychodzić na miasto i jako Celebrimbor wydawać rozkazy, gdy miał go przykutego. Albo na przykład coś mówić tym innym elfom, tym jego kowalom czy jakimś wojskowym. Mogła być jakaś cała sekwencja scen, że są jacyś wojskowi w tym mieście i oni chcą podjąć decyzję, a ten wychodzi jako Celebrimbor i jakoś nimi tam kręci mąci i tak dalej, nie? No, no nie. No nie ma, nie ma tego po prostu. Okazuje się, że hiperpotężne moce chłop, a są nie musiał ich używać, bo Kele Brimborg dał się zrobić na wnuczka, no w sensie wystarczyło mu tam byle co powiedzieć i się i się dał zrobić w bambuko, także w sumie to rozumiem. No po co się, po co się wysilać, po co marnować manę, no nie, no wiadomo, tak? Skoro można kogoś zabić z procy, to nie będę odpalał bomby nuklearnej. No, rozumiem koncepcję Saurona, ale trochę słabo ze strony scenarzystów, nie? No i oczywiście z tą Galadrielą tam walczy i wygrywa, ją rani i no to, jest, to są jedyne momenty, gdzie czułem jakieś emocje, bo krzyczałem do ekranu Tak, zabiją, zabiją. wiem, wiem, że jest kurwa we pieśni, ale może to jest jakiś sobowtór, może to była inna Galadriel, <laughs> Może po prostu zmienicie historię, i tak zmieniacie lore, zabijcie sukę, no <laughs> Śmieję się, no ale oczywiście ona skacze z tej skarpy, uśmiałem się, bo to, ten serial jest wypełniony takimi małymi rzeczami i to są małe rzeczy ale w lepszym filmie bym nie zwrócił uwagi. Wiecie o, co, wiecie o co chodzi. Jak się człowiek dobrze bawi, to tam przymyka oko. E, jest, jak ona spada. I nagle urwa Gilgalad i Arondir po prostu tak, o, wyłapali ten... Przecież ona spadała przez pół sekundy. I nagle ob obaj wyłapali, stali prosto do tego i to widzieli, nie? Musieli to zobaczyć, bo to była ta scena, bo potem tam idą ją uratować. A tak by nikt nie wiedział, że Galadriela leży w krzaku, nie? <grym> Szkoda. Upsik, nie? Potem by jakiś inny elf przechodził, i tak. O, trzeba i po. O, Galadyla. I taką wiesz, gałązkę na nią, tak jak ruscy czołgi maskują, nie? Ona taka. mnie eee, on taki tam, wiecie, jeszcze troszeczkę pyłu, jakiś tutaj ten. By zrobił z niej trochę tego harfuta, jakieś tam żołędzie we włosy, nie? Inhotep, inhotep, tep, dla fadów misy Kleopatry. No w każdym razie po to było, że ją zobaczyli, bo, bo, bo tak, no, ale znowu, można było to rozwiązać inaczej. Mogła krzyknąć: Never! Nie wiem, coś tam krzyknąć, i oni wtedy odwrócili głowę i wyspadła. Nie wiem, no, ale takie głup małe głupotki. Wcześniej, jak jest ten taki y, krótki, ale jest taki master shot, jedno długie ujęcie, jak ten elf na murach tam biegnie, strzela z łuku, ten obok niego ginie, on tam spada, jest natychmiast zabity. Kamera prze przechodzi ujęcie jakby na Galadriela jako punkt, na którym się skupiamy. Tak sobie myślałem, on biegnie i strzela, fum, fum, fum. patrzcie, została mu jedna strzała i przebiega obok martwego elfa z pełnym kołczanem, nie? I to jest taka pierdoła, ale od razu odruchował, myślę, kto by w tej sytuacji nie zrobił, pum, pum, fu, shi, i daj, strzela, strzelał dalej, nie? Jakiś taki, to jest pierdoła, to nie jest tak, że to, to psuje ten serial, to jest jakiś tam tysięczny problem, powiedzmy, w tym odcinku, no nie? Ale są takie małe rzeczy, gdzie człowiek sobie myśleć, no... Coś tu kurwa jest nie tak, no, Można było to zrobić lepiej. To są jak takie rzeczy, że macie generalnie dobrą scenę akcji, ale z tyłu kaskader stoi i, i ten. No to gdzieś w tle, no. Może nie, nie zwróciłbym uwagi, jakbym nie oglądał drugi raz, ale kurwa zwróciłem, nie. No w każdym razie Galadriela oczywiście musiała przeżyć Elrond, Gilgalad i Arondir, tam, prawda, ratują jakąś pierścieniami. Notabene była rozkmina w poprzednim odcinku. Dużo osób mówiło, Arondir nie żyje. No ja mówiłem, że moim zdaniem jak najbardziej będzie żył, tylko będzie ranny, ale to ja się kurwa wyobrażałem, że on chociaż będzie taki, wiecie, w kuckach goś go przeniesie, podniesie, on tam będzie o, kurwa, krwawie, nie! Nie, a on w tym odcinku kurwa, nam wiecie, nie? Uch, także no nie wiem, po co była ta sekwencja wcześniej, po co pokazali. Znowu, taka pierdoła, ale trochę jest, jest niekonsekwentna, no nie? No pokazujecie mi, że został ranny, a tutaj w ogóle nic o nim nie widać. Nawet nie, żeby on chociaż chodził, taki wiecie, nie? No dźgnęli mnie pod tam w bok, nie. Nie, 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 on ma się dobrze. Także tak. No i co? I w zasadzie tyle. E, bo to w zasadzie tyle, nie? No, to znaczy, region jest zniszczony, ci, co tam przetrwali, to. A, nie no, dobra. Sorry, zapomniałem małej rzeczy. Krasnoludy w końcu się pojawiają i znowu. Podobnie, ja, ja się czepiałem, że elfy nie zauważyły, że orki mają tam, prawda, swój obóz i że będą zaraz atakować miasto i tak dalej. Spokojnie, bo orki teraz nie zauważyły krasnoludów, to znaczy. Ja już pomijam, jak to tam wyglądało, czy te orki wszystkie wbiegły do środka, już nikt tam dosłownie nie, 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 nie wiem. Nie, nie ma nikogo na tyłach, nikt nie stoi przed murem. Nie. Rozumiem, no, orki to nie jest legion rzymski z jakimś wybitnym, prawda, taktycznym rozeznaniem i podziałem na zadania i rolę, że my pilnujemy obozu, wy pilnujecie tyłów, ty pomagasz rannym, nie wiem, nie? Rozumiem, ale kurwa dosłownie moment, w którym krasnoludy po prostu jak pojawiają się jak, nie wiem, jak Philips Konopi wystrzeliły kurwa, nagle na murach są i i napierdalają z karabinów patrzynowych. No znowu... No to było głupie, no nie, no moim zdaniem to było głupie, no nagle się pojawiły znikąd, dosłownie, no nie. E, to jak w tym, w co to było w Grze o Tron, że nagle flota statków się pojawiła znikąd w siódmym sezonie, nie? Nagle, o kurwa, są tu już przed nami, no nie? Pułapka na morzu, nie? <głapka> na oceanie. <głapki> nie no, bo na morzu, nie? No to mniej więcej tutaj to, to też coś takiego było i znowu czepiam się. W lepszym odcinku bym powiedział, no dobra, wcześniej się przebili przez ich tyły, my po prostu mieliśmy perspektywę tych w mieście, no to można, wy... wszystko można wyjaśnić jakąś tam w jakiś tam sposób. Elfy mają super wzrok, więc dojrzał tą Galadrielę na zasadzie w kątem oka. Okej, okay, wszystko można wyjaśnić, ale to są takie rzeczy, które jak dodajecie te wszystkie punkciki, razem składają się w coś, co widać, że jest niedopracowane po prostu, tak? Mógł to ktoś napisać lepiej. Jak reżyserował, mógł pomyśleć, to może chociaż jedno ujęcie pokażemy, że tam z daleka biegną. Nie, stwierdzili, że po prostu mają ten, tą scenografię, ten kawałek muru i po prostu te, te się z kuszami wychylą, no nie? No to będę kusze, jak widać, OP, nie? I, I to tyle, i finalnie te sobie tam przy jakimś wodospadziku, prawda, siedzą e, przy, elfy, są strasznie smutne, po czym Gilgad wyjmuje miecz i nagle wszyscy skandują, jakby nie wiadomo co... Kolejna scena pod tytułem, nie, nie wiem o co chodzi. <laughs> czemu skandujecie? Oni wszyscy powinni patrzeć na ten stocie... <słyski> <A> oni tacy... <słyski> Ale czemu skandujecie? W ogóle nie wiadomo o co chodzi, nie? Jest nadzieja na przyszłość. Wiecie o co chodzi? Ona powiedziała light, tylko light can defeat darkness. Uff, o tym swoim ona wszystko tak mówi. No i Sauron can defeat you, and it's blablablabla bla 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 light. Tak, lubię Elronda z tych wszystkich aktorów i Gilgalada. Gilgalad też jest w tym sezonie taki trochę taki dostojny. Taki jakby, jakby lekki twist zrobić mógł być takim typowym dubkiem, takim wiecie, nie? Tym, nie Ale on sprawia wrażenie, takiego, nie, w miarę rozsądnego. Nie? Dumne, taki dumny jest, nie? Elrond znowuż jest taki. Ma w sobie taką epickość elfa, mówi trochę takim językiem łagodnym, jak ktoś kto prawda od tysiąca lat czyta poezję, ale ma w sobie też taką coś ludzkiego, nie? Więc Elronda też nawet lubię. A Rondir znowu jest fajną figurką akcji, nic więcej, ale też go za to lubię. Natomiast Galadriel nie Także tych trzech chłopów nawet lubię, muszę powiedzieć, ale to jest takie rzeźbienie, wiecie, tak yy... Niewiele mi serial daje, więc już próbuję łapać się czegokolwiek, co lubię. No, aktor tak w miarę fajnie wygląda w tej roli. Oni też ludzie, aktorzy się starają, no to ja aktorsko im nie zabieram w ogóle w tym serialu. Wszyscy umierający, Celebrimbor, ta scena mnie śmieszyła, główno miał wchodzą jego losy, dał się zrobić na wnuczka i teraz tego zabija. W dupie to mam, zero emocjonalne, to nie jest jakaś scena, że jakiś tam Tywin umiera, czy ktoś taki, nie, że ja to teraz tak, o, nie. Natomiast ten aktor oczywiście tutaj bardzo dobrze to grał, zniszczony, zmaltretowany, przegrany, smutny, a taki też załamany, zły na siebie, zły na tego i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I ja uważam, że to, co miał do zagrania, zagrał dobrze. Zresztą to samo ten aktor, co gra Saurona, który jest cały czas taki trochę mroczno, tajemniczy, ale tam z tyłu widać, że jest... Oni to dobrze grają, nie? Tylko no, mają mało do zagrania. W zasadzie to tyle. Tak jak mówię, zrobię jeszcze w tygodniu podsumowanie całego sezonu, no bo tutaj jakby kontekst poprzednich odcinków też jest istotny. Inaczej się patrzy na jeden odcinek niż na cały sezon. Ale teraz czekam na waszą opinię, jak podobał wam się finał. Dajcie znać w komentarzach, i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.